Halo. Dziś odpowiem na pytanie Xawerego, jak wypowiadać te końcówki znajdujące się na przykład w liczbach, czyli te zik, czyli cych albo cyk wypowiadane, zaraz to wyjaśnię, a później jeszcze będę mówił o końcówkach ng, na przykład pojawiające się w wyrazie powiedzmy liebling albo klingeln. Chodzi o to, jak wypowiedzieć to zespolenie ng. Więc tak, jeśli chodzi o liczby, na przykład 90, powiedzmy 90, 80, 60, no to jeśli ja to wypowiadam, to wyraźnie słychać cych. Oczywiście z wypowiadamy jak c, a końcówkę ik możemy wypowiadać dwojako, albo twardo ik, albo ich, wypuszczając trochę powietrza. I to jest związane też z wyrazem ich, czyli ja, ich. W którymś z filmików tłumaczyłem, jak osiągnąć ten dźwięk hi, ale przypomnę krótko, że wystarczy wziąć długopis. Moment, wezmę jakiś długopis. Dobra, mam już długopis. I chodzi o to, że przy wypowiadaniu naszego polskiego si, wystarczy to si zablokować długopisem i mamy wtedy hi. I stąd też na przykład w liczbach możemy mówić tutaj o na przykład cych albo cyk. To znaczy tak, w różnych rejonach, tak jak cały czas wspominam, mówią różnie. To też jest związane z dialektami i weźmy na przykład, możemy powiedzieć zwanzig albo zwanzig, możemy powiedzieć fünfzig albo nawet fuchzig. Różnie w zależności od tego, w jakim rejonie się znajdujemy, to też może ulegać różnym urozmaiceniom albo modyfikacjom. Na przykład opowiem Wam krótką historyjkę, jak to moja mama poszła kiedyś na zakupy w Niemczech. Dobrze, że był to supermarket, bo poszła na Bawarii właśnie do supermarketu i pani przy kasie powiedziała jej cenę. I cena została wypowiedziana w ten sposób. Zwrocących, zwrochucych pyry. Dobrze, powtórzę jeszcze raz. Cworocwoncich, cworobuchcich pyry. Czyli pani kasierka powiedziała 22, 52 bitte. Czyli cworocwoncich, cworobuchcich pyry. I to było oczywiście w dialekcie, więc jak widać to przejmowanie się każdym szczegółem w języku niemieckim też no nie jest jakieś tak powiedzmy konieczne. Jeszcze chodziło o te końcówki ng, czyli występując na przykład w słowie Prüfung albo Klingeln. I to ng faktycznie jest ciężkie do wymówienia, bo my na przykład powiedzielibyśmy Prüfung albo Klingeln, bo wyraźnie odróżniamy n od g. Natomiast to ng wypowiadane jest, właściwie to n kończy się na tym g. Żeby to zrozumieć, wyobraźcie sobie, jak wypowiadamy n. Jeśli mówimy n, to z przodu język dotyka właśnie górnej części, czyli zębów. Czyli n zdecydowanie język dotyka tutaj, przód języka dotyka góry. Natomiast przy g tworzy się z tyłu taka kopułka na języku i to g jakby blokuje cały tutaj przewód powietrza, czyli g. G. Jak sobie powiecie g, to zauważycie, że tam powstaje taka blokada i robi się taka górka, czyli g. I właśnie o tą górkę nam chodzi. Zamiast powiedzieć g, spróbuj powiedzieć n w ten sposób, czyli powstanie n, n, n. I właśnie dzięki temu będziesz mógł powiedzieć Prüfung, Klingeln, Klingeln, Prüfung. Prüfung. I tego G właściwie tam tak do końca nie ma. Można powiedzieć Prüfung. To już tak mega przesadnie, ale ogólnie brzmi to Prüfung, Klingeln. I tak to właśnie wygląda. Ja tak cały czas powtarzam o tym, że w różnych regionach różnie się mówi. A teraz taka ciekawostka. Z tego, co pytałem Niemców, w której części Niemiec mówi się najładniejszym językiem niemieckim, to jest to Hannover. Czyli tam podobno mówią tym najpiękniejszym Hochdeutsch. No i to chyba na tyle. Dankeschön und tschüss. Jeśli macie jakieś pytania, to walcie śmiało. Aha,
jeszcze na przykład jest słowo hungrig, gdzie występują obie rzeczy, które omówiłem, czyli hungrig, czyli ig, końcówka jako ich, a tutaj to ng jako właśnie to ng, czyli hungrig. Można też powiedzieć hungrig. No i to już teraz na pewno wszystko. Dankeschön und tschüss.